Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii według Jana, 14 rozdziale, 6 wersecie. Tylko Jezus jest drogą, jak z tego fragmentu możemy jednoznacznie wiedzieć. Tylko Pan Jezus Chrystus jest jedyną prawdziwą drogą do Boga Ojca. Pewnego dnia odejdziesz z tego świata. Czy znasz drogę do nieba? Wielu ludzi o tak zwanych dobrych intencjach zakłada, że dostaną się do nieba, czyniąc to, co sami nazywają dobrem. Mają nadzieję, że zasłużą na niebo, ale to nie jest Boża droga. Zwłaszcza, że to, co ludzie uważają za dobre, nie zawsze jest dobre. Co innego za dobre uważa w dniu dzisiejszym człowiek, który mieszka na terenie Ukrainy, a co innego za dobre uważa człowiek mieszkający na przykład na terenie Iranu. Czyli jeden dokłada sił i środków, żeby zbudować drona, szachet, a drugi ma na temat producentów dronów szachet jasno wyrobione zdanie. Obaj myślą, że robią dobrze. I wielu ludzi o dobrych intencjach zakłada, że dostaną się do nieba na podstawie swoich własnych wyobrażeń, czyniąc to, co sami myślą, że jest dobre. Mają nadzieję, że czyniąc te rzeczy, które sami sobie zdefiniowali jako dobre, tym zasłużą na niebo. Ale to nie jest Boża droga. Drogą do nieba jest Pan Jezus Chrystus. On powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Jeden grzech wykluczył Adama z ogrodu Eden na zawsze. I nawet tylko jeden grzech wykluczy cię z nieba na zawsze. Chyba że zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Czy zaufałeś Mu? W Biblii Bóg mówi nam tylko o dwóch miejscach, w których każdy będzie spędzać wieczność. Jednym z nich jest piekło. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony w jezioro ognia. Objawienie 20 rozdział 15 werset. Niewiernym część ich dana będzie w jeziorze ognia, w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Objawienie 21:8. Pójdą ci na karę wieczną, jak mówi Mateusza 25:46. Do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Ewangelia według Marka 9, rozdział 43-44 werset. Innym miejscem wiecznym jest niebo, gdzie jest Pan Jezus Chrystus i gdzie będą wszyscy ci, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1-3 wersetu. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Jest to zapisane w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 37 werset. Jezus, zmartwychwstały Zbawiciel, chce dzisiaj, aby grzesznicy przychodzili do Niego ze wszystkimi swoimi grzechami i potrzebami. Jeśli jako grzesznik przyjdziesz do Jezusa i zaufasz Mu jako swojemu Zbawicielowi, Słowo Boże gwarantuje, że twoje grzechy zostaną odpuszczone przez Jego imię. Weźmie odpuszczenie grzechów każdy, kto w Niego wierzy. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 43 werset. I pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś,
i unikniesz piekła, na które zasłużyłeś. Drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.